Hejka, z tej strony Hodowla Zwierząt. W tym odcinku chciałbym wam pokazać wykot mojej samicy kalifornijskiej. Wykociła mi się ona dzisiaj rano. Jest ona. Ma ich 9. I taka nietypowa sytuacja. Mówię, dam im gorczycę. Przed sekundą im dałem. I mówię, nagram o niej odcinek. Idę sobie do białej. Bo nie miał być oczywiście odcinek na wykotu. Idę sobie do białej, do białej, do białej. Patrzę, ona mi się też wykociła i ma 2. Akurat taki traf na odcinek. I piszcie, czy lepiej widać, ponieważ mam nowy telefon. Możecie napisać, czy lepiej widać. I tu mnie martwi, bo ona się zaczyna przebarwiać. Widzicie, tu już taka biała robi. Jest stara, ona już jest po kilku wykotach, to jest jakaś przebarwienia ma. Tutaj ma maluchy. I napiszcie mi w komentarzach, czy przełożyć. Bo ma 2 malusieńkie takie. Już za chwilę tu znajdę. O, jeden z nich jest. Patrzcie, taki. A tak to są takie. Widzicie? Patrzcie, jaka różnica, jaki malutki ten jest. Nie wiem, czy jak widać. O. I czy te 2 lepiej przełożyć do tej białej samicy? Żeby one mi przeżyły. Napiszcie mi teraz w komentarzach szybko pod filmikiem, żebym wiedział. Jak wstawię ten filmik, żebym wiedział, czy je przerzucić do tamtej samicy. No bo ta ma 9 i chyba ma 8 sutków, jak patrzałem. Tak, kiedyś patrzałem, a tutaj ona ma chyba 10 sutków, a ma 2 maluchy. Już się raczej się nie, chyba nie okoć, bo dałem gorczycę. Odejdź. Patrzę, a tu poza gniazdem leżały i tak samo czarno, ona była z podpalanym. O. Tylko 2 ma, biało. Wtedy miała 10 chyba i same białe, bo była z białym samcem. A teraz z podpalanym, no i widzicie, co wyszło. No, także piszcie, czy jest dobry obraz w ogóle. Ona była z tym samcem. A Kalifornia... Kalifornia była z takim siwym samczykiem. To jest jego syn akurat, tego siwego samczyka. I muszę odsadzić, bo to jest samczyk. Ja muszę odsadzić i tamtą samiczkę. Tak samo odsadzić muszę te maluchy już od mamy, bo są duże. No, już nie są maluchami. Są prawie jak mama. No. Od tej możecie sobie już zobaczyć, jakie są bykasy. Mała tylko 2 i zobaczcie, jakie wielkie. Udaje mi się pogłaskać. Nie boję się człowieka w ogóle. I jeszcze też pojawi się filmik z nowych nabytków, ponieważ kupiłem nowe nabytki, pawiki i kingi. I zrobię też o nich odcinek. No, także piszcie, czy lepsza jest jakość filmu. I tak w ogóle, no. Tutaj są kozy. To się stało, Bianka? Sobie jedzą gorczycę. Ukosiłem im z wujem. Janka! Ten koziołek teraz w poniedziałek 2 lipca, tak. Pójdzie, już pan go zabiera. Gdzie on się schował? Tu, ten koziołek. Czy zobaczyć już, jakie rogi dostał? No. Tutaj wykosiliśmy teraz resztę tej gorczycy. Także to tak wygląda. Dobra, bo miało być o królikach, a nie o koza. Także planuję do niej kupić samczyka. Ona też jest stara, więc jakąś samiczkę Kalifornię kupić i samczyka planuję. No, 4 minuty, no to taki krótki odcinek, bo tylko wykot. Drugi zrobię odcinek znów z nowych nabytków, więc jeśli chcecie odcinek z nowych nabytków, zostawcie łapkę w górę. No. Także będę się już z wami żegnał. Jest już 4 minuty 45 sekund, więc no. Także będę już kończył. Tutaj, co tu chciałem powiedzieć? Już chyba to, co chciałem powiedzieć, to już wszystko powiedziałem. No, tu jest Bartuś.
Bartuś. Więc piszcie w komentarzach, czy dobra jasność jest, czy wszystko dobrze jest. Jak tam, czy już wyjechaliście dziś na wakacje, czy nie. Więc dobra, jest już 5 minut. Taki króciutki odcinek, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, udostępniajcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Z hodowli zwierząt. Znaczy no, z moich. Do zobaczenia w każdym razie. I tak, jeszcze zapomniałem wam dodać, że zachęcam was do subskrypcji mojego kanału oraz do kanału mojego znajomego. Mój znajomy się nazywa Karmazyn TV. Zapraszam do subskrybowania mnie i jego, ponieważ już mu niewiele brakuje do 500 subskrypcji, a bardzo właśnie chciał dobić. Ma tam już około 470 coś. To mam nadzieję, że byśmy mu pomogli dobić. Na pewno by się ucieszył, więc także. Więc no, zasubskrybujcie mój kanał oraz Karmazyna TV. Na miniaturce tam macie, taka kaczka jest. Krzyżówka chyba, czy coś takiego. Mandarynka chyba. Dobra, więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz jego kanału. Więc do zobaczenia. Widzimy się już niebawem w nowym odcinku z nabytków. Więc do zobaczenia i cześć!